Początek lutego i już ostatnio szłam na spacer przy jakichś chodnikach, przy domach. Zauważyłam, że już kiełkują pierwsze wiosenne kwiaty cebulowe. Szafirki tam, z tego co pamiętam, u tej osoby, koło której domu przechodziłam, a tutaj u mnie to chyba też są szafirki albo krokusy, wyglądają bardziej na krokusy, bo szafirki to w taką raczej kępę tworzą. I już tu powoli wychodzą. Zaraz jeszcze sprawdzę na trawniku. Natomiast szafirki na pewno miałam tutaj, lecz nie wiem, czy mi się nie wyrodziły. No i tutaj coś jest. Czy to szafirki? No na pewno one tutaj były. Ale czy tylko one? W każdym razie coś tu rośnie. Nie wygląda to jak zupełnie młode, wychodzące z ziemi, chociaż dość się fajnie trzyma. Zobaczę tylko na trawniku. Tutaj mam właśnie, no trawa dość wysoka, nie kosiłam jej dawno, ale na tym trawniku właśnie pierwsze krokusy, to już taki zupełnie pierwszy dla mnie znak, że wiosna jest, jak one wychodzą. No i że trawa jest dość wysoka, to nie bardzo widzę, żeby tu coś wychodziło, co nie znaczy, że nie wychodzi. Bo widoczność tu najlepsza nie jest. Po prostu. Ale nie widzę innego rodzaju ścieł wychodzących tu niż trawa. No więc to wiadomość całkiem dobra, że może jeszcze nie jest tak wszystko posunięte, żeby wychodziło. Jest dopiero początek lutego. Jeszcze rzucę okiem tu, gdzie na pewno wiem, że mam tulipany. Że tutaj sprawdzam, czy wychodzą. Na pewno tulipany wychodzą pod budynkiem moim, tam gdzie mieszkam, w mieszkaniu. Pokoło budynku jest na pewno cieplej z różnych powodów i tam tulipany już wychodzą, to widziałam. Ale tu jeszcze nic nie widzę. Sianko sobie leży. Coś się tu przerabia. Nie widzę. No i bardzo dobrze. Widzę gdzie nigdzie ślimaki za to, niestety. O, proszę, już rozchodnik. Małe różyczki wychodzą. Rozchodnika za to. Krety sobie tutaj działają cały czas. Nie śpią. Chyba im za ciepło. I tutaj też. No i tak. Tak to wygląda. Także jeszcze tak widzę różne doniesienia o tym, jak to różne rzeczy kwitną już, pączki, liście i tak dalej. I dlatego tak sprawdzam. No tu róże, pączki róż różne malutkie są rzeczywiście, ale no mam nadzieję, że im to aż tak nie zaszkodzi. No i tak sprawdzam właśnie, jak to wygląda. Forsycja jeszcze nie kwitnie, bo to jeszcze czas, ale już niedługo. Dalej ogród śpi, mam nadzieję. Niech sobie dalej śpi. Ciekawe, że rozmaryn w ogóle nie usył. Nie zmarzł. Meliski małe. Część ziołowa będzie pewnie jeszcze bardziej bujna w tym roku. I ciekawe, jak się właśnie zachowuje czomber. Tutaj pół czombru ścięłam, żeby zobaczyć, jak się będzie zachowywał ścięty. Widać młode pędy innego koloru. A połowy nie ścięłam. No i widać, że jest jakby bardziej marny, ale chciałam zobaczyć, jak to będzie, ściąć i nie ściąć. I zobaczymy jeszcze dalej w sezonie, jak się będzie rozwijał. Czomber, widzę, ma tu dużo nasionek, natomiast nie wiem, czy on się łatwo z nasionek rozsiewa. Zobaczymy, może się coś rozsieje. Oregano, no zioła tak naprawdę nie były przykryte ani śniegiem. Tutaj nie było zbyt dużo śniegu, właściwie prawie wcale. Ja cały czas czekam, być może jeszcze zima przyjdzie. I trochę, żeby śniegu było i troszkę tak takiego naturalnego cyklu. No i tak. I tutaj coś mi ciągle grzebie po tej działce z kompostownika. Prawdopodobnie te czarne ptaki wyciągają sobie, co im tam pasuje. No i jakieś takie dziury mam. To już bardziej wygląda na jakiegoś psa. Może w tej ziemi czegoś ktoś tam szuka. No a tak poza tym to tylko donoszę kompostu. Rzeczy na kompost donoszę. Jarmużu trochę zbieram. I tak zima płynie.